Może i musiałam się na to zastanowić. Dzieci KSW! Zaczęło się w ogóle od tego, że to moja mama napisała do mojego wujka, że chciałaby, żeby on trenował mnie. Czy sporty walki jakby w swojej rodzinie są obecne od dawna? Tak, tak, tak. Kto będzie moim rywalem na ten moment, nie mam pojęcia. Jakby Daniel Rutkowski nie miał kontraktu z KSW i kiedy ogłosili naszą walkę, no to po prostu tam w kanale sportowym też był, mówił, że no on powinien dostać pierwszy, jako pierwszy tą ofertę. Podobno tą ofertę dostał, no jeżeli jedzie na ciebie czołg albo tir i to albo go wymijasz, albo idziesz z nim na czołówkę, no. Dzień dobry panie i panowie, nazywam się Marcin Wrzosek, jestem na Sixpack TV, jest z nami specjalny gość, mistrz KSW, największy prospekt polskiego, no, można tak powiedzieć? Robert Ruchała, siemanko. Siemano, witam wszystkich. Nie mistrz, tymczasowy mistrz, ale rzeczywiście już z pasem. Tymczasowy, to wyjaśnimy na szybko widzą, o co chodzi z tym tymczasowym pasem. No to tymczasowy pas jest po prostu taki pas, gdzie jakby musieli wyłonić mistrza, który stanie do walki z prawdziwym mistrzem, ponieważ prawdziwy mistrz będzie teraz walczył o pas kategorii lekkiej, więc po prostu nie ma teraz jak bronić tego pasa i oni wyłonili osobę, która po prostu zawalczy. I bez względu na to, czy Saladin Parnas pokona Mariana, będzie musiał zawalczyć z tobą, żeby ten pas zunifikować. Tak jest. Jak widzisz swoje szanse w pojedynku z Saladinem Parnasem? Bo jest on, można powiedzieć, również bardzo utalentowanym zawodnikiem. Tak, no jest bardzo dobry. Wiesz, no jeżeli dostanę taką ofertę, bo może też tak być, że na przykład Parnas no nie będzie wracał do kategorii piórkowej, no bo tak naprawdę czekamy, jak to wszystko będzie wyglądało. Ale jeśli dostanę ofertę, no to tak jak mówię, będę przygotował się na 100%, dużo wyjazdów i stanę do walki, no i chcę tej waleczki, tak? Więc no, to jest mistrz, chcę pokonać mistrza, chcę być najlepszy, więc lecimy z tym. A jakie, bo oczywiście na pewno już nieraz w myślach walczyłeś z Saladinem Parnas o ten pas. I powiedz mi, w jakich aspektach wydaje ci się, że jesteś lepszy od niego? Bo oczywiście wydaje ci się, tak powiedziałem, ponieważ przekonamy się na żywo w przyszłości niedługo, tak? Jak to będzie? Tak. Wiesz, dużo myślałem o tej walce. Ja myślę, że w parterze na pewno miałbym jakieś szanse. Zapaśniczo myślę też, aczkolwiek wiesz, to wszystko zweryfikuje walkę. No w stójce na pewno Saladin Parnas jest bardzo dobry, ale to też wiesz, to wszystko zależy od stylów, tak? Bo jeden zawodnik na przykład stoi, drugi zawodnik się rusza, więc te ciosy też ciężko jest wymieniać, tak jak on to robił do tej pory w walkach, co nie? Tak samo jesteśmy wzrostem, tacy sami, więc też nie ma takiej jakby dystans jest inny, co nie? Więc tak jak mówię, no w walce... Bo on jednak walczy trochę bardziej statycznie, a ty tak, bardzo dużo się poruszasz na nogach. Bardzo dużo się porusza na nogach i myślę, że tutaj ta walka no, nie byłaby taka łatwa do przejścia i w tej stójce naprawdę dużo by się działo, tak? A zapaśniczo i parterowo, no to myślę, że no ogólnie myślę, że byłaby to fajna walka, co nie? No ale największe szanse widzę w parterze. Okej, nie mógł się doczekać tego pojedynku i na pewno wielu fanów MMA również. W wywiadzie w klatce po ostatniej walce, kiedy jest coś, co mnie naprawdę chwyciło za serce, powiedziałeś, jeszcze niedawno stałem tam, gdzieś na tych trybunach i obserwowałem zawodników na KSW, a teraz sam jestem tutaj, wygrywam pas. Powiedz mi, jak w ogóle zaczęła się twoja przygoda ze sportami walki i w jakim wieku zacząłeś, od czego i może pokrótce, jak cała ta droga w przyspieszonym tempie od widza do mistrza tak, przybiegła? No to zaczęło się tak, że wiesz, zauważyłem walki w telewizji, potem zacząłem grać, to było wiesz, takie dla mnie zajebiste, że kurczę, że no, że walka i wiesz, chciałem się też nauczyć bronić, więc tam poszedłem na jakieś treningi. Ile miałeś lat wtedy? 15 okay. lat i no i tam jakieś treningi, wiadomo, KSW. I pojechałem pierwszy raz na galę, no nie? Wtedy się bił Michał Materla z Malmenem Kalidowem i wtedy wiesz, te trailery i w ogóle to wszystko tak, kurczę, no wiesz, mega mnie to jarało, co nie? Oglądałem te zapowiedzi. Czyli byłeś jeden z tych, którzy chcą trenować KSW? Nie. Wiem do czego bijesz, ale chciałem trenować po prostu się chciałem nauczyć bronić, kickboxing i potem to się wszystko przerodziło w MMA, ale no mega mnie jarała bitka, co nie? No i pojechałem na tą galę KSW, wtedy jako taki mały widz z rodzicami w Krakowie, bo gala była w Krakowie. Nie wiem czy nie, ty się chyba jeszcze wtedy nie biłeś z Bolańskim. My zobaczyliśmy w Katowicach chyba. W Gdańsku. Tak. I wiesz, i wtedy jak przyjechałem na tą galę, były te emocje, wszystkie, to po prostu wiedziałem i powiedziałem mamie wtedy, mamo słuchaj, ty kiedyś zawalczy, nie? A moja mama też poklepała mnie po barku, powiedziała, dobrze, synu, dobrze, to takie słowo wiadomo. I w końcu
wziąłem się za treningi, chciałem to robić i wiesz, cały czas trenowałem, walczyłem, jeździłem na zawody, no i to się tak wszystko po prostu rodziło. Po czym dostałem kontrakt w KSW i wtedy to po prostu tak ruszyło. To było zajebiste, że taką drogą, którą przyszedłem, wiesz, marzeniami, cały czas żyłem tym wszystkim, oglądałem te gale KSW, Michał Matela był dla mnie wielką inspiracją, cały czas oglądałem jego walki, no po prostu całe to wszystko to złożyło się na to, żeby ta moja kariera po prostu tak się rozwinęła, poszedłem, trenowałem i wygrywałem te walki i cały czas dalej tym żyję, nie dowierzam, że ten pas to jest u mnie na biodrach i jaram się też mega, że dopiero mam 24 lata i jeszcze bardzo dużo przede mną. Oczywiście, widzisz mamo, tak go zbywałaś, a teraz mamy pas, ale w ogóle twoja mama to jest, można powiedzieć, bardzo popularna postać w sportach walki. Chyba jest twoją najwierniejszą fanką i chyba jest najbardziej znaną fanką w Polsce, bo naprawdę dopinguje cię bardzo żywiołowo. Tak, no możemy od razu powiedzieć, że moja mama jest ogromną widzieli, fanką. Gdybyście nie widzieli, kto to mama Roberta, to no, ta to pani, która najgłośniej krzyczy. Tak, podgłosicie sobie na mojej walce telewizor, wtedy będziecie wiedzieć, o co chodzi. No mama po prostu przeżywa i wiesz, też bardzo dziękuję, no nie? Bo nie każda mama też jeździ na walki. Niektóre na przykład nie chcą oglądać walk swoich synów, a moja mama jeździ. Ogólnie moi rodzice, moi wszyscy tam kibice i znajomi jeżdżą i to mnie, wiesz, mega mnie to po prostu wspiera, co nie? W walce, kiedy ja słyszę te głosy, jak oni wszyscy dopingują, jestem w środku i po prostu ja wiem, że mam siłę od nich, no nie? A jak mama krzyczy, to już w ogóle. Dokładnie. Nikt cię tak nie zmotywuje jak mama. Ale wracając jeszcze do twojego pojedynku, ostatniego pojedynku z Alias Kijewem, bo to było bardzo dużo zawirowań. Na początku miałeś walczyć z Dawidem Śmiłowskim. Dawid Śmiłowski wypadł z powodu kontuzji. Czy ty wiesz, jaka to była kontuzja, czy coś poważnego? Tak. Słyszałem, że coś po prostu z barkiem. Na treningu miał jakieś sparingi, gdzieś tam upadł, po prostu tam chyba więzadła. No coś w barku się stało, no i po prostu wykluczyło go to całkowicie z walki. I wtedy podniósł, kiedy ogłosili twoją walkę z Alias Kijewem, podniósł się głos ze strony Daniela Rutkowskiego, że to on jest prawowitym, powinien być prawowitym pretendentem, ale powiedziałeś tam zakulisowo, że on taką ofertę dostał, ale odmówił walki na tej gali z tobą. Tak, no jakby Daniel Rutkowski nie miał kontraktu z KSW i kiedy ogłosili naszą walkę, no to po prostu tam w kanale sportowym też był, mówił, że no, on powinien dostać pierwszy, jako pierwszy tą ofertę. Podobno tą ofertę dostał, no tylko po prostu tam gdzieś nie dogadali się ze strony KSW, nie wiem o co tam chodziło dokładnie, ale finalnie no nie ma tej walki, nie było tej walki i na zastępstwo za Śmiowskiego wszedł Loma Jeskie. Dobrze, a teraz wiemy o tym, że Saladin Parnas ma już zarezerwowaną walkę z Marianem Żółkowskim, więc ty jakby nie masz teraz co robić tak naprawdę. Z kim wolałbyś się zmierzyć najpierw? Z Dawidem Śmiowskim czy z Danielem Żółkowskim? Z kim wolałbym się zmierzyć? No też pytanie, czy Daniel Rutkowski podpisze kontrakt z KSW, tak? Nowy. No to też nie wiemy, czy ma, na przykład z tego co tam oglądałem, to Daniel Rutkowski dostał też inne oferty, gdzie zgłosiło się tam chyba Bellator, czy tam, nie wiem, czy tam mówił, czy UFC, więc no pytanie, czy będzie jeszcze w KSW. Dawid Śmiałowski też ma kontuzję i to, jak jest kontuzja barku, no to też nie jest jakaś kontuzja byle jaka, zanim wróci do treningów, to zobaczymy jak będzie. Ja bym chciał się bić w lipcu, w czerwcu, w sierpniu, myślę, że byłaby to idealna opcja dla mnie i kto będzie moim rywalem na ten moment, nie mam pojęcia. Wiem, że na pewno nie Saladin Parnas, ponieważ no, tak jak mówisz, ma walkę z Żółkowskim i to jeszcze w wadze lekkie, więc on zanim zejdzie do kategorii nie 66, a 65-800, no to prawdopodobnie byłoby to w grudniu. Panie i panowie, teraz mała przerwa. W tej chwili nad Roberta głową pojawi się ankieta. Jeżeli ją wypełnicie, odpowiecie na kilka krótkich pytań, otrzymacie kod rabatowy. My z Robertem wypełnimy, na pewno. Oczywiście. Zapraszamy. Powiedzmy tak, czysto teoretycznie. Marian i Saladin mają walczyć ze sobą na Stadionie Narodowym w czerwcu. Jeden z nich doznaje kontuzji. Czy ty byłbyś gotowy na pójście wagę wyżej i spróbowanie zawalczyć? Bo to byłoby jedyne sensowne zestawienie na tamte, gdyby, czysto teoretycznie oczywiście. Nie mam żadnych przecieków, że ktoś z nich jest kontuzjowany, ale to byłaby na pewno ekscytująca sytuacja i szansa dla ciebie na ugruntowanie pozycji. Znaczy, to też w sumie nie myślałem o tym tak. Może i musiałem się nad tym Dzieci zastanowić. KSW. Musiałem się nad tym zastanowić, ale ogólnie no, nie zamierzam w ogóle na razie podbijać kategorii lekkiej, ponieważ no, ja jestem zawodnikiem 66, nie jestem dość jakimś dużym zawodnikiem na tą kategorię.
Dużo osób też mówi, że mógłbym zejść do kategorii 61. No ja się czuję dobrze przez 6 i na ten moment nie mam tylu mięśni, żeby w ogóle startować w kategorii 70, dlatego ta 66 jest dla mnie idealna, no też jakoś dużo wagi nie robię. Ale może taki jednorazowy wyskok, no musiałbym się zastanowić. Na pewno Saladin nabił teraz się mięśniami, widać, że jest po prostu dobity i ta kategoria lekka wcale nie będzie taką kategorią, gdzie on się będzie źle czuł siłowo. Więc no musiałbym to przemyśleć, nie? A ile ty na co dzień ważysz, ile zbijasz mniej więcej w tym ostatnim tygodniu? 75-76 to jest taka waga, gdzie ja no dychę zbijam, co nie? Ale no niektórzy zawodnicy zbijają po 15, po 16-17 kg. No dla mnie to jest dobra waga, nie? I nie czuję się jakoś źle przy zbijaniu. Dla mnie w ogóle ważne jest samopoczucie, no nie? Nie chcę zbijać dużo kilogramów, tylko chcę się dobrze czuć w walce, bo my robimy wagę, ale robienie wagi to nie jest walka, co nie? Dla mnie jest to ważne... nie jest kulturystyka, że musisz się odwodnić, żeby już dostać się dokładnie, to jeszcze musisz wejść. Trzeba wejść do klatki no i walczyć na śmierć i życie. Dokładnie, a ja chcę wchodzić do tej klatki naprawdę z takim samopoczuciem dobrym, gdzie wiem, gdzie rzeczywiście mam tą kondycję, tą zachowaną czas reakcji i tą, że tak powiem, brakuje mi słowa, ale chcę po prostu powiedzieć, że jestem w optymalnej formie. W optymalnej formie po prostu wczuty. Jasne. A nie, że się zastanawiam, czy kurczę, to zbijanie wagi, które mnie wykończyło, to tamto, nie? Oczywiście, oczywiście. Jeszcze też pamiętajmy, nie samo zbijanie, ale też sposób, w jaki się nawadniamy, jest bardzo istotny. Możemy zdobyć za dużo wody, za dużo zjeść i potem tak poczuć to na żołądku. Dokładnie. I to też się przekłada na nasz występ. A ja też jestem zawodnikiem, który pracuje na nogach, pracuje nad szybkością i też nie chciałbym być w walce też wolny czy ospały, tak? Więc no, mi bardzo zależy na tym, żeby dobrze zbić wagę i wejść do klatki w najlepszej formie, jaką mogę mieć. Dzisiaj rozmawiamy trochę o Twojej rodzinie, bo bodajże Twoim głównym trenerem jest Twój wujek. Tak. Jak doszło do tego, że Wy nawiązaliście współpracę i jak długo, od kiedy wujek zaczął Cię trenować? Czy jak byłeś małym brzdącem, czy Cię tarczował? Jak ta współpraca w ogóle się nawiązała? Jak to wygląda? Czy dobrze się z wujkiem dogadujesz? Zaczęło się w ogóle od tego, że to moja mama napisała do mojego wujka, że chciałaby, żeby on trenował mnie. Czy sporty walki jakby w Twojej rodzinie są obecne od dawna? Tak, tak, tak. Sporty walki w mojej rodzinie są od dawna, i tylko że po prostu nigdy tak jakoś z wujkiem nie myśleliśmy, żeby razem trenować. Po prostu, no ja trenuję, on jest trenerem od stójki kickboxing, boks, a ja MMA, no to wiadomo, spartery, zapasy, tam wszystko. Jakoś tak po prostu nie myśleliśmy. No nie? A moja mama wpadła po pewnej walce, to chyba było w Radomiu na Army Fight Night, że słuchaj Robert, no tą stójkę trzeba zmienić, bo to tamto... To mi się tam nie podoba, i napisała do Radosława, do mojego wujka i on powiedział, że oczywiście, że jak najbardziej możemy się zobaczyć i ta przygoda nasza już trwa 3 lata, razem... że tak powiem, układamy taktykę, moje optymalne warunki do tego, jak mam walczyć właśnie w stójce. No i z walki na walkę tą stójkę coraz bardziej pokazuję, tak? Ja też walczę tak, żeby nie pokazać wszystkiego, no. Chcę po prostu być taki nieprzewidywalny, bo to jest w sumie w tym MMA ważne, tak? Żeby jednak ten przeciwnik nie rozczytywał cię za bardzo i ta stójka jest po prostu... ma być efektywna, no nie? Że po prostu... ma robić, że tak powiem, w tej walce punkty, trafiać przeciwnika. Nie muszę go nokautować, ale po prostu mam dobrze walczyć. A czy na przykład dochodzą do Ciebie głosy, że właśnie nie nokautujesz swoich przeciwników, że walczysz bardziej zachowawczo? Dochodzą do Ciebie takie głosy? No tak, oczywiście. No, ludzie komentują nawet teraz po tej walce, że uciekałem w tej walce i że nie chciałem się bić, ale też chciałem powiedzieć, że jeżeli jedzie na ciebie czołg albo tir, to albo go wymijasz, albo idziesz z nim na czołówkę. No, w tym, że tak powiem, w tej walce, jeżeli poszedłbym na czołówkę z tym tirem, no to prawdopodobnie bym mnie przejechał, więc no, musiałem tak walczyć. Lamali jest Kijew, ma taki syr, że idzie cały czas do przodu, skrasa dystans boksem, no a ja... Dla mnie byłoby to głupie, gdybym poszedł z nim boksersko, jeżeli przeciwnik cały czas wywiera presję, jest niższy, więc ten boks musi skrócić, a ja mam dłuższe ręce, więc chciałem go na dystans trzymać, nie? Oczywiście, do tego Loma jest rewelacyjnym zapaśnikiem, więc on tym boksem skraca dystans, żeby finalnie dojść do klinczu i z tego klinczu brać się dalej. Bardzo mądra kwestia, nigdy nie idźcie na czołówkę z tirem. Tak, tak. A teraz... Zostawmy trochę sport na boku, przejdźmy do rozrywki. Bardzo często widuję Cię na galach freakfightowych. Co Ty w ogóle myślisz o tym,
o tym, można powiedzieć, o tych wydarzeniach. I wiadomo, jest trend, że zawodnicy przechodzą teraz do Free Fightów. Czy ty w przyszłości widzisz się w takim zestawieniu? Ogólnie dużo ludzi do mnie pisze, czy zobaczymy właśnie na gali flikowej. Wiesz co, no, ja ogólnie na tym jeszcze nie zastanawiałem, bo... Jesteś w swojej kariery sportowej. Tak, dopiero mam 24 lata i tam jakieś cele, chciałem właśnie zdobyć pas HSW. Ogólnie wiesz, chciałem się wspinać, zawsze byłem, od zawsze w moim życiu był sport, tak? Nie, chodziłem do szkoły, no to nie lekcje, tylko WF, nie? WF, piłka nożna, koszykówka, no zawsze ten sport u mnie był. I na ten moment chcę po prostu być w organizacji sportowej, spełniać się i nie myślałem o organizacji freakowej, co nie? No ale rzeczywiście, jestem często na galach freakowych, lubię po prostu tam być. To jest fajna rozrywka, fajnie się to ogląda. Często też śledziłem różne konferencje. Też jakoś tym żyję, nie? Więc jak tylko mam możliwość, żeby pojechać na galę, obserwować, pooglądać sobie to jak najbardziej, nie? Nawet też oglądam twoje waleczki, no bo znam cię, poznałem cię w telewizji, jak walczyłeś w KSW. Mieliśmy okazję trenować. Potem mieliśmy okazję trenować. Ja już właśnie wtedy, bo to było, nie pamiętam, czy to był 2019 rok, chyba coś około tak, tego. Tak. Już wtedy jak byłeś, przyjechałeś, sparowaliśmy kilka rundek i już nawet wtedy z trenerem Zawodowskim mówiliśmy, że będą z ciebie ludzie. Super, więc no ja pamiętam. Bardzo się cieszę, że zdobyłeś ten pas. Dziękuję bardzo. No ja pamiętam właśnie, jak robiliśmy w klatce tam właśnie te sparingi. Przyjechałem do was z Arkiem Tańsułem. Tak, tak, z Arkiem Tańsułem przyjechaliśmy, trenowaliśmy razem i to też było zajebiste, bo wiesz, ja się jarałem, no nie, że w telewizji oglądałem, a teraz mogłem w ogóle potrenować. To było dla mnie takie, kurczę, wiesz, znowu kolejne spełnienie marzeń. No tak, i to były naprawdę dobre, mocne rundki, tak? Tak, tak, tak. Bardzo się cieszę, że kiedyś ja dzierżyłem ten pas, teraz dzierżysz go ty. No właśnie. Życzę, kiedyś... żebyś go dzierżył jak najdłużej. Chciałem sobie na chwilę potrzebać, ale Robert nie chciał mi oddać. Proszę bardzo. Chciałem sobie przypomnieć, jak to było. Tak, tak. No my precious. Ja nawet pamiętam... Nie, to jest twoje. Słuchaj, mi nawet kolega kiedyś mówił, że właśnie po walce... czekaj, to była walka... z kim ty walczyłeś o pas? Z Kornikiem. Z Kornikiem, właśnie. I powiedział, że... był w McDonaldzie i nagle wchodzi Marcin Brzosek z pasem. Było tak, mówi, było tak, wszędzie z nim chodziłem. Tak, i... tak. I to i wiesz, i mówi, to kurczę, no chciałem podejść po fotę, ale tak nie wiedziałem, czy mogę, czy nie. I właśnie o tym mi mówił, a ja ostatnio też właśnie po walce pojechałem do McDonalda i też właśnie byłem z pasem. Tak mi jeszcze chciałem zakończyć, ale jeszcze mam jedno pytanie. Czy zauważyłeś, że popularność, od kiedy zdobyłeś ten pas, to było kilka dni temu raptem, ale czy zauważyłeś większą popularność? Tak, zauważyłem, tam rzeczywiście cały czas ludzie piszą i w ogóle pierwszy raz w życiu nie odpiszę na wszystkie wiadomości po walce, no było naprawdę go bardzo dużo i ciężko w ogóle na wszystko odpisać, ale też dużą popularność dawało mi po prostu walczenie w KSW, tak, promowanie się na mediach społecznościowych. Ogólnie zauważyłem, że dużo ludzi mi kibicuje i nie wiem, czy to jest kwestia nazwiska po prostu, czy po prostu tak mój styl urzekł ich wszystkich, ale rzeczywiście zauważyłem, odkąd jestem w KSW, że ta promocja mnie i ci wszyscy ludzie chcą oglądać moje walki, piszą do mnie, dopingują mnie i to jest właśnie zajebiste, nie? Że kiedyś, wiesz, ja też na to tak patrzyłem, a teraz mogę być w środku, wszyscy do mnie piszą, chcą, żebym wygrywał i no to sobie tak mega jara i to wszystko, że nie mogę sobie w ogóle tego pojąć w głowie, że tak już jest, ale tak jest, teraz mam ten pas i no to ja mówię, na co się spinać po najwyższe cele. Super, i my tak samo chcemy oglądać twojej walki, życzę ci, żebyś zunifikował ten pas, dzierżył go jak najdłużej. To był Robert Ruchała, subskrybujcie kanał Sixpack TV. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie.